Witajcie moi drodzy, tutaj Monika i kanał Perfumowy Orient Express. Dzisiejszy film nagrywam na prośbę jednej z Was, widzek, która poprosiła mnie o to, abym przedstawiła perfumy niedrogie, ale dobre. Oczywiście ja o perfumach niedrogich również często mówię. Może nie był to taki, wiecie, typowy film poświęcony tańszym zapachom u mnie na kanale, ale w innych filmach z całą pewnością wplatałam tego rodzaju wątki i zawsze można znaleźć u mnie również te mniej ekskluzywne, że tak powiem, perfumy. Ja mam w swojej kolekcji bardzo dużo niedrogich zapachów i nie dlatego, że one są niedrogie, je wybrałam, tylko dlatego, że po prostu są dobre. Na moim kanale gwarantuję Wam, że nie znajdziecie perfum, nie polecam perfum, które byłyby kiepskiej jakości i o brzmieniu syntetycznym, ponieważ jestem na to wręcz uczulona. Nie lubię takich perfum, niezależnie od ceny, mogą to być bardzo drogie zapachy. Jeżeli pachną mi nienaturalnie, syntetycznie, to ja takich perfum nigdy nie polecam. Także mam tutaj, zgromadziłam około 14 zapachów niedrogich, ale powiem Wam o około 20, dlatego że jeszcze sięgnę do przeszłości, kiedy miałam pewne perfumy, których w tej chwili nie mam, które nadal są w sprzedaży, są bardzo niedrogie i są świetne. Także opowiem Wam o około 20 zapachach. Zapraszam Was na kawę, herbatę, bo ja nie lubię się spieszyć. Zróbcie sobie coś do picia, bo ten filmik może potrwać około 20 minut, tak myślę. A jeszcze na końcu, jeżeli ktoś ma na to ochotę, to zapraszam na taki też wątek. 5 minut dosłownie powiem o moim procesie odchudzania, który trwa no, kilka dni dopiero. To jest już kolejna próba, powiedzmy, nie wiem, 30 w całym moim życiu. No nie, przesadziłam. No ale ostatnio odchudzałam się rok temu przed wizytą w Polsce. I to była podobna metoda. Także jest to kolejne podejście do tego tematu. To jest problem złożony, dlatego że ja jestem wegetarianką od 14 roku życia, a mimo to po urodzeniu moich synów już nigdy nie schudłam i nigdy nie mogłam dojść do tej takiej wagi normalnej dla mnie, czyli 60 kg. Mam 1,64 m wzrostu, także idealna waga to 60 kg. Gdybym ważyła 65, to byłoby to dla mnie super. I do takiej wagi będę dążyć. Jeżeli kogoś interesuje ten temat, takie króciutkie wskazówki, może to, co u mnie działa, no to zapraszam na koniec tego filmu, bo to nie jest kanał poświęcony odchudzaniu, ale to jest kanał poświęcony po prostu też życiu, prawda? Nie tylko perfumom. Perfumy to jest pasja, to jest coś wspaniałego, natomiast to jest kanał też, gdzie troszeczkę mówię o życiu, bo nie możemy tutaj wyizolować perfum z życia. Zgodzicie się ze mną? Moi drodzy, także zapraszam Was na film Niedrogie, a dobre. Natomiast końcówka filmu będzie właśnie poświęcona temu, co w moim przypadku działa. A uwierzcie mi, mój syn młodszy ma 22 lata i od momentu, kiedy go urodziłam, już miałam ogromne problemy z tym, żeby odzyskać swoją wagę. Także próbowałam wielu metod, wielu metod i moje ciało się zawsze przed tym broniło. No, ale o tym opowiem na końcu. Nie będę już Was zanudzać, bo może ktoś nie jest tym tematem zainteresowany. Przejdźmy zatem do perfum niedrogich, a dobrych. Od czego by tu zacząć? No dobrze, to zacznę może od nowości. Od nowości, czyli Rêve de Miel Nuxe. Ktoś mnie pytał, czy to jest plastikowa butelka. Nie, absolutnie. To jest butelka z ciężkiego szkła, takiego opalizującego, bardzo ładna, dobrej jakości. Wszystko jest ładne, czcionki, korek, wszystko tutaj dobrze działa. Dzisiaj noszę ten zapach, więc jeszcze zrobimy sobie na wizji psik, psik, bo wiem, że to lubicie. Mam go kilka dni, więc mogę powiedzieć więcej. Firma Nuxe produkuje kosmetyki głównie do pielęgnacji. No i takim kanwą ich zapachów, bo mają takie swoje perfumy już starsze, to kanwą tych zapachów, które miały pachnieć tak jak ich kosmetyki pielęgnacyjne, te słynne olejki złote do twarzy i do ciała i do włosów. Więc kanwą tych zapachów jest kwiat pomarańczy i neroli. To nie są moje ulubione składniki, mimo to miałam te ich podstawowe perfumy Nuxe w malutkiej buteleczce. I mimo, że ja nie czuję się dobrze w neroli, nie lubię tego akordu,
to te perfumy zbierały komplementy, dlatego że one generalnie są takie, wiecie, ciepłe, kojarzą się z wakacjami, z odpoczynkiem, z relaksem. Ale teraz odkryłam, właśnie tydzień temu mniej więcej, odkryłam, że marka Nuxe wypuściła również inne wody perfumowane, których wcześniej nie widziałam w sprzedaży. I to są bardzo ciekawe zapachy. Pierwszy, ten Rêve de Miel 2021 bodajże, to jest zapach, który gdzieś tam oscyluje wokół klimatu Toma Forda, ojej, tego ciepłego zapachu Toma Forda. Tobacco Vanille, tak, bo to jest też taki, wiecie, bardzo modny trend, zwłaszcza w niszowych zapachach. Właśnie ten trend tabakowy, taki ciepły, lekko gourmandowy. Mamy na przykład taki zapach MAC Velvet Teddy, również, który oscyluje wokół tych klimatów. I tutaj mamy właśnie ten klimat, ale to nie jest, wiecie, to nie jest odpowiednik Toma Forda, ale jest to ten klimat, dlatego że mamy tutaj wanilię, mamy fasolę tonka, przede wszystkim też mamy dużo miodu i to jest zapach dla kogoś, kto kocha miód, to jest po prostu miód w butelce, naprawdę. Tylko, że jest to miód cytrynowy. Tutaj jest dużo akordów cytrusowych i to jest właściwie takie brzmienie, jakbyście pili herbatę z miodem i cytryną. To jest taka kanwa tego zapachu. Oczywiście na waszym ciele może ułożyć się inaczej, mogą bardziej wybijać się nuty tonkowo drzewne. U mnie wybija się miód i cytrusy i jest to zapach bardzo ładny, szlachetny, otulający, nie męczący, bo wiem, że część osób nie lubi akordów tabakowych, bo kojarzą się z, powiedzmy, nieczystą popielniczką. Nie. Tutaj wszystko jest czyste, świeże, właśnie miód, cytryna i tonka. Także zapach ten w Anglii kosztuje 120 zł za 100 ml około, ale można kupić go też taniej. Nie wiem, ile kosztuje w Polsce, nie znam tutaj tych cen w Polsce. Natomiast ta seria tych nowszych zapachów Nuxe jeszcze składa się z dwóch innych zapachów, o których mówiłam w moim shorcie. Możecie wrócić do filmu 3 razy Nuxe, short, czyli ten króciutki film. I tam jest jeszcze jeden zapach z herbata, rabarbar, nuty drzewne. Ja go testowałam, jest bardzo fajny, lekki, świetlisty. No właśnie, rabarbar z herbatą, rzadkie połączenie. Także on już do mnie idzie, kupiłam go sobie na eBayu bardzo tanio, naprawdę za 40 zł około. Także idzie do mnie ten zapach z rabarbarem, ale jest jeszcze trzeci zapach z tej serii i to jest zapach z nazwą Sun w środku. I to jest zapach białokwiatowy, jest tam dużo właśnie gardenii tajtańskiej, jest też właśnie to neroli, ale są też nuty drzewne. I to jest zapach, ten trzeci z tej serii, ten z nazwą Sun, to jest zapach, który jest bardzo podobny do terakoty Garlena, czyli zapachu bardzo lubianego, wykwintnego, pudrowego, tylko że w tym zapachu Sun od Nuxe nie ma jaśminu w nim i nie ma ylang ylang. A wiem, że wielu osobom troszeczkę ten ylang ylang przeszkadza w terakocie Garlena, bo czyni go bardziej takim, wiecie, pudrowym i retro. Natomiast właśnie w tym zapachu Sun wszystko jest takie też świeże, takie miłe, przymilne, lekko słodkie. Właśnie to jest taki klimat tropikalny, ale bardzo miły, nie męczący. No, ja nie lubię jaśminu, więc w tym zapachu nie ma jaśminu, jest za to gardenia tahitańska, neroli, akordy drzewne, wanilia. I ten zapach z tą nazwą Sun, ten trzeci z tej serii, naprawdę też mi się podoba. Mimo, że ja nie lubię białych kwiatów, a to jest zapach białokwiatowy. Ale ma tak fajny vibe, kobiecy, taki tropikalny, kobiecy, ale też szlachetny przede wszystkim. Także polecam. Nie wiem, jakie są ceny w Polsce, ale tutaj około 120 zł za 100 ml. Także bardzo polecam, trzy zapachy do wyboru. Naprawdę szlachetne, naprawdę dobrej jakości. Butelki też są naprawdę super. Idziemy dalej. Jeżeli mówimy o końcu lata i o tropikach, no to jest jeszcze jeden tani zapach. Ja go kupiłam w TK Maxx za około 15 zł. On jest w formie kremu, takiej pomady, ale występuje również w formie normalnej, wody toaletowej. Jest to Body Shop i jest to Coconut Yuzu. I też to jest vibe orientalny. Ja bardzo lubię zapachy kwaśne i cierpkie. I tutaj mamy
takie mleczny akord kokosa plus cierpkie juzu. Ja lubię juzu, podoba mi się ten akord juzu, także polecam. Body Shop też ma niedrogie perfumy. Nie wszystkie są naturalnie brzmiące ostatnio, ale ten zapach polecam. Idziemy dalej, jak nowości to nowości. Zapach, o którym już dwa razy mówiłam, ale ponieważ jest to film o tańszych perfumach, to polecam starsze zapachy, zwłaszcza starsze zapachy Rituals, marki, która produkuje super kosmetyki do twarzy, do ciała, też do makijażu, no i perfumy w takich małych buteleczkach ze sprayem. Uwielbiam takie buteleczki, więc jest to woda orientalna Eau de Oriental. Zapach z 2015 roku, ja go kupiłam tutaj za też 100 zł dokładnie w Anglii. Nie wiem, ile kosztuje w Polsce. Sprawdzajcie ceny, bo ceny się wahają, zwłaszcza w internecie. I to jest zapach, który ma w składzie kadzidło, pieprz, akordy przyprawowe i drzewne. Jest to unisex, ale dla mnie, tak jak mówiłam, niezwykle kobiecy, bardzo elegancki, ciepły na zimę, na jesień, super elegancki, super zmysłowy, bardzo kobiecy, bardzo kusząca jest ta woń, piękna, szlachetna woń. No to idziemy dalej. Nowości, nowości. Co tutaj jeszcze takiego nowszego jest w tej mojej kolekcji? Patrzę, bo już mam tutaj zapachy, o których już mówiłam wiele razy. No ale dobrze, jednym z nowszych nabytków z tego roku jest marka Monotem Venezia. Włoska marka Monotem Venezia i nazwa jest taka tutaj mało widoczna. Vanille. Po prostu wanilia. Tak? Nie widzę teraz, bo po prostu napis jest tutaj bardzo słabo widoczny. Może tutaj zobaczę, jak się odbija. Vanille Blossom, przepraszam, tak. Vanille Blossom. Jest to wanilia z orchideą. I w ogóle zapachy Monotem Venezia również mogę polecić z całym przekonaniem. Naprawdę. Mam trzy zapachy z tej serii. Mam zapach wiśniowy z kwiatem wiśni. I mam jeszcze zapach fiołkowy, tylko fiołek jest już wycofany z produkcji, natomiast ten jest nadal produkowany. Te perfumy były w Hebe, jak jeszcze ja byłam w Polsce 5 lat temu, 6, one były po 28 zł, naprawdę. Jest wiele zapachów z tej serii. Gardenia, Pismo, Vanilia, Vetiveria, Oud, Rose Oud, bardzo nawet udy są ładne, ja nie lubię udów, ale akurat ta marka ma świetne udy. Także można wybrać sobie naprawdę świetny zapach z tej serii. Duże butelki, dobra jakość, nie ma żadnej syntetyczności w tych zapachach. Jeżeli ktoś lubi wanilię, słodką wanilię, teraz mamy modę na wanilię, między innymi dzięki Goddess od Burberry, no to może być konkurencja dla Goddess. Naprawdę jest to piękna orchidea z piękną, przytulną, smakowitą wanilią. Bardzo trwały zapach, no nie wiem, ile kosztuje w Polsce, tutaj w TK Maxx te buteleczki są po około 8-10 funtów, czyli 50 zł. Polecam. Polecam wszystkie zapachy Monotem Venezia. Idziemy dalej. Jak mówimy o wanilii i o gourmandach, moi drodzy, no to zapach, który nadal jest w mojej kolekcji, mimo że nie skradł mojego serca, ale może skradnie wasze serce. Marka Lalique, świetna marka. Marka, która produkuje tu cudowne flakony od dziesięcioleci. Dla samej buteleczki wiem, że niektóre kobiety kupują te perfumy w ciemno. Lalique. I oczywiście zaraz zapomnę nazwę. Ojejku. Co jest z moją pamięcią? Jak ten zapach się nazywa? No właśnie, nie ma tutaj nazwy. Może ją tutaj znajdę. No nie znajdę. Na pewno będzie nazwa w opisie. Soleil. O Boże, zabijcie mnie. Soleil, czyli słońce w butelce. I tak, jest to zapach ładny, szlachetny, naturalny, pełen pianki takiej cappuccino. Tak, tutaj nie ma kawy takiej ciemnej, mielonej, tylko jest właśnie kawa cappuccino. Jest mleko i kardamon. I to jest zapach taki gourmandowo-przyprawowy. Natomiast ja czuję konsternację, kiedy go wącham, dlatego że zawsze te akordy mleczne i akordy właśnie przyprawowe, kardamonowe, one zawsze mi się kojarzyły z ciepłymi perfumami, takimi rozgrzewającymi, jak na przykład Tygrys Kenzo wycofany. A tutaj mamy chłodne cappuccino, czyli właściwie kawa
kawa na zimno. Ja wolę kawę na gorąco, ja wolę przyprawy na gorąco, tak jak tutaj właśnie w tym zapachu mamy przyprawy i pieprz na gorąco, co jest nietypowym ujęciem. A tutaj to wszystko jest zimne, chłodne i takie, powiedziałabym, dystansujące. Ten zapach nie podbił mojego serca, ale patrząc na to, że jest to świetna marka, piękna butelka, zapach, który na pewno jest kobiecy, może się podobać, apetyczny, to polecam. Ceny tutaj w Anglii są 80 zł, 70 zł. W Polsce bywało podobnie w ostatnich latach, 80, 100 zł, 120. Nie wiem, ile teraz ten zapach kosztuje, ale na pewno wszystkie zapachy Lalique są bardzo, bardzo niedrogie. I tutaj mam jeszcze jeden oczywiście zapach Lalique, mój ulubiony, o którym też wiele razy mówiłam. Ja tutaj mam taką rolkę, mniejszą pojemność. Oczywiście La Parfum. Jeżeli ktoś kocha wanilię, ale w nietypowym ujęciu, w ujęciu mało słodkim, to bardzo polecam ten zapach. On ma również dużą butelkę piękną, przepiękny taki kwadrat z pomponem. Orientalna piękna butla, ciężka. I Lalique La Parfum to jest świetny zapach, który łączy niesłodką wanilię z akordami kwiatowo-drzewnymi i cudownym, cudownym akordem liścia laurowego. Właściwie laurowca indyjskiego. Nietypowe połączenie. Zapach, który kojarzy mi się z Art Deco, z Francją, z elegancją, z artystami. Zapach, który na pewno będzie budził, wzbudzał zainteresowanie otoczenia. Bardzo nietypowy, oryginalny, piękny zapach, niedrogi. Tutaj w Anglii również. Można go kupić już za 50-80 zł. Nie wiem, ile kosztuje w Polsce. Zawsze cena oscylowała poniżej 100 zł, także proszę sprawdzić. Niezwykle polecam ten zapach. Idziemy dalej, kochani. Wracając do Rituals, ja mam tutaj jeszcze unikat, róża i himalajski miód. W tej chwili jest nowa wersja tego zapachu. Dokładnie tak samo wygląda butelka. Sprawdzałam to w sklepie Rituals, ale jest to róża z migdałami. I ten, oczywiście ta róża z migdałami jest inna, taka bardziej, no inna, taka mniej słodka, może troszeczkę bardziej, to jest taki zapach właśnie mydlany, delikatnie. Natomiast ten zapach, jeżeli gdzieś jeszcze możecie go utrafić, bo można kupić perfumy na OLX, na Allegro, prawda, na grupach perfumowych, no to też polecam. Ja kupiłam ten zapach, to jest Chakra Water. Kupiłam go w charity shop za jakieś 20 zł. Bardzo piękna róża, taka mistyczna róża, taka zadumana, mało słodka róża, mimo że róża z miodem. Także kolejny zapach Rituals, który no, skradł moje serce zdecydowanie. Chwila oddechu, Moniko, nie pędź tak. Kawa, łyczek kawy. I pędzimy dalej, jednak muszę pędzić, bo patrzę, że już mówię 18 minut. Pędzimy dalej, no to teraz może kolejny zapach niedrogi, bardzo niedrogi, który można kupić za, tutaj w Anglii za 30 zł, to jest Vera Wang, czyli projektantka, która żyje w USA, a pochodzi z Japonii chyba. Niesamowicie zresztą wygląda, możecie popatrzeć, jak ona wygląda w wieku lat 75, jak po prostu wygląda jak nastolatka. I to jest francuska lawenda i tuberoza. Bardzo piękny zapach, spokojny, relaksujący, piękna, szlachetna lawenda, zapach taki troszeczkę szminkowy, lubię go nosić do snu, lubię go nosić, kiedy na przykład idę na zakupy, nie muszę na nikim robić wrażenia, chcę po prostu ładnie pachnieć, chcę, żeby zapach był niemęczącym tłem mojego życia, śliczny wydźwięk lawendy za około 30 zł i ta seria Embrance, Vera Wang, składa się z kilku zapachów. Ja tych innych nie znam, ale czytałam recenzje, że są naprawdę, mają naprawdę dobre recenzje. Jak na zapach za 30-40 zł, to mają naprawdę dobre recenzje, także, no, także można się zainteresować nimi. Można kupić przez internet, naprawdę bardzo dobra seria. To się rzadko zdarza, żeby po prostu, wiecie, recenzje były tylko i wyłącznie pozytywne, a czytałam recenzje tych zapachów, i one są wyłącznie pozytywne. Klasyk. Teraz mamy klasyk z drewnianym korkiem od Berbery i też zapachy Berbery są niedrogie. Oczywiście nie mówię o nowości, bo nowości zawsze są droższe, ale generalnie od lat zapachy Berbery są naprawdę bardzo niedrogie.
a mają dobrą jakość, czy Burberry Weekend, czy Burberry Touch, tak jak tutaj, i inne zapachy, to naprawdę można je w ciemno kupować. Jeżeli ktoś lubi zapachy takie lekko sportowe, nienachalne, kobiece, pełne przestrzeni, perfumy takie na co dzień, to bardzo polecam. I Weekend, i Burberry właśnie Touch, to jest Burberry Touch z żurawiną, z porzeczką, z owocami, z akordami drzewnymi. Przestrzenny, chłodny zapach, który właśnie jest taki krystaliczny, przezroczysty, przejrzysty, jak mgliste, nie wiem, poranki w Skandynawii. Owoce, mało słodkie, zapach jest według mnie prosty, ale wyrafinowany, dobrej jakości. Też dostałam za ten zapach komplementy i to znaczy, że po prostu, że ten zapach jest wyczuwalny, mimo że on przypomina w swojej fakturze mgłę. Tak jakby, wiecie, taką mgiełką nas otacza, mgłą taką właśnie mgłą prawdziwą, taką mleczną mgłą o poranku. Ja tak się czuję, kiedy go mam na sobie, więc on jest dobry na jakieś też poranne podróże, kiedy wstajemy rano i jest jeszcze trochę ciemno i na przykład jedziemy pociągiem albo tramwajem i wiecie, te szyby są takie zamglone, o tak, to ten zapach idealnie wpisuje się w ten klimat, takiej zadumy, poranka, super zapach. Idziemy dalej i teraz zapach, który kolejnej marki, którą bardzo polecam, która robi zapachy niedrogie, Roger & Gallet, naturalna marka francuska z tradycjami i ja polecam zwłaszcza fig, ojej, zapomniałam nazwy, no w każdym razie jest to figa, Roger & Gallet, Fleur de Figue, tak, Fleur de Figue, czyli kwiat figi. Mamy tutaj miąższ figi, liście figi, gałązki figi i paczule. Troszeczkę też jest piżma. Ten zapach stworzył Francis Courquijan, geniusz zapachowy. Mamy wersję wody toaletowej i wody perfumowanej. Obie są świetne. Jeżeli ktoś lubi Angela Sucre, czyli zapach z paczulą, owocowy, seksowny, ciekawy, to na pewno ten zapach trafi w Wasze gusta. Właśnie te flankery Angela są troszeczkę podobne do tego zapachu, albo odwrotnie, ten zapach do flankerów Angela, Angel Sucre na przykład, tak, czy Angel Innocent, to jest ten klimat. Lekka, niemęcząca paczula z lekko pikantnymi owocami. Tutaj mamy figę, ale taką mniamuśną, bardzo apetyczną. Bardzo ładny zapach, bardzo kobiecy zapach. On kosztuje tutaj w Anglii około 70-80 zł. Myślę, że w Polsce podobnie, na Allegro chyba tak mniej niż 100 zł. Fleur de Figue, Francis Courquijan. I teraz jeszcze jeden zapach od Burberry. Idealny zapach na jesień, właściwie number one na jesień od lat, to jest My Burberry Black. Rewelacyjna butla z guzikiem od płaszcza. Zapach również, który stworzył Francis Courquijan, geniusz perfumowy, zapach również niedrogi. Mamy tutaj cudowną, po prostu chyba najpiękniejszą brzoskwinię w perfumach, najbardziej taką elegancką brzoskwinię z paczulą, z jaśminem, zapach jesieni, dżdżystych poranków, melancholii, zadumy, nostalgii. Jest taka piosenka Edyty Bartosiewicz, ojej, serca miast. Nie zapłakane serca miast, tylko jakoś tak. I ta piosenka oddaje klimat tych perfum. Tak, przepiękny zapach. Idealny na jesień i niedrogi. I teraz jeszcze dwie propozycje, właściwie dwie ostatnie propozycje od marki również niedrogiej, Job, niemiecka marka, która miała swoje hity w latach 80-tych, 90-tych, ale nadal dla mnie to są hity. To są hity. Patrząc na to, jak syntetyczne, wtórne są nowości na rynku, to te zapachy również, które kosztują tutaj 40-50 zł, 50-80 zł, czyli Job Femme, klasyk z lat 80-tych i Job Le Bon, to są zapachy naprawdę mega oryginalne, jak na mainstream. Ten zapach to jest zapach,
Tutaj można w nim poczuć akordy migdałowo-wiśniowe, mimo że nie ma tutaj ani migdałów, ani wiśni. Mamy dużo tonki, mamy wanilię, mamy kwiat pomarańczy, mamy przyprawy. Ten zapach miał uosabiać taką parę wodną, przepraszam, parę po prostu, nie parę wodną, parę, która unosi się w łazience po kąpieli, czyli taką atmosferę czystości, jednocześnie zmysłowości. I ten zapach jest taki właśnie intensywny, lekko słodki, lekko pikantny, seksowny, bardzo interesujący zapach. Naprawdę tutaj ta granut jest misterna w tym zapachu. On jest lekko słodki, lekko pikantny, czyli to, co bardzo lubię, uwielbiam. Połączenie pikanterii z lekką słodyczą. No i klasyk Love or Hate, to jest zapach kontrowersyjny. Bo jedni go kochają, inni go nie lubią. Jest to zapach, który ma sporo cywetu, czyli takiego składnika odzwierzęcego. Również sporo wanilii. Ja wyczuwam w nim również miód, czyli w zasadzie to jest taka cywetowo-miodowa bomba. Zapach zmysłowy, ciężki. Jeżeli lubicie ciężkie zapachy, ciężkie takie, wiecie, z takim swoim ciężarem gatunkowym, to ten zapach będzie idealny. On naprawdę jest bardzo zmysłowy, erotyczny, mężczyznom się podoba. Oczywiście on ma ten odnośnik do przeszłości, do lat 80., 90., ale jeżeli ktoś lubi wspominać te lata, to ten zapach przypomni mu tą taką fajną atmosferę, bez komputerów, bez telefonów, bez pandemii, bez maseczek, tą, wiecie, atmosferę takiej, powiedziałabym, normalności wszędzie, prawie wszędzie, no u nas w kraju jeszcze tak w miarę było normalnie, mimo że było niebogato, tak, bo była komuna jeszcze, ale było tak między ludźmi i tak, wiecie, między ludźmi było normalnie, tak, nie bez takiego szpanowania. To ten klimat taki właśnie bez komputerów, tak jak powiedziałam, taki klimat takiej normalności, tak? Miejskiego życia, ale takiej normalności. Ten zapach przypomina mi właśnie o tej takiej normalności, o zabawach na trzepaku, wiecie, o graniu w gumę, o dyskotekach w podstawówce czy tam w gimnazjum. To jest ten klimat, taki vibe lat 80., a u nas w kraju to była tak. Ta granica pomiędzy komunizmem, kapitalizmem, czyli tutaj też już jest ten klimat, wiecie, kapitalizmu, czyli takiego powiewu czegoś z innego świata, no bo RFN, tak? No sami zresztą sprawdźcie. W każdym razie polecam ten zapach, jest to wehikuł czasu dla niektórych, a dla niektórych po prostu sensualna bomba. No i zapomniałam jeszcze, że mam tutaj jeszcze jeden zapach, o którym mówiłam bardzo dużo. Redwood Discreet to jest mój hit na lato. Zapach, który jest dla mnie idealny do pracy, ze świetnym magnetycznym korkiem. Zapach, który się podoba, który jest niemęczący, jest interesujący, świeży, radosny. Mamy tutaj litchi, mamy róże, mamy żurawinę ponownie. Tak jak mówiłam, witamina C w butelce, cierpki, kwaśny, słodki. Lekki, przestrzenny, to jest taki chłodny prysznic, zapach również niedrogi. Myślę, że około 150 zł może kosztować w Polsce, a może mniej, sprawdzajcie w sklepach internetowych, bardzo polecam. No i teraz powiem jeszcze o tych zapachach, których nie ma ze mną w tej chwili, ale które Wam bardzo polecam. No przede wszystkim polecam Wam dwa zapachy od marki Rocha. Rocha, francuska marka bardzo, z dużymi tradycjami. I są takie dwa zapachy, o których mało się mówi. Jest to po pierwsze unikat, ale on wciąż jest dostępny i produkowany, jak widzę, na Allegro, na Alix i tak dalej. Że ten zapach jest. Czyli Rocha, przepraszam, Absolu. Rocha Absolu, zapach pana Cavaliera, słynnego perfumiarza. Zapach niezwykle zmysłowy, cielesny, z benzoesem. Z przyprawami, taki zapach naprawdę sensualny, ciepły, otulający, bardzo piękny, oryginalny i wykwintny. I drugi zapach, o którym się w ogóle nie mówi, w ogóle właściwie na YouTubie i polskim, i zagranicznym, a ja o nim powiem. To jest Mousse Muse de Rocha. Jest to zapach, który ma taką butelkę, która nie przyciąga. Ona jest taka zwykła, zwyczajna, toporna. Jest to taka butelka, wiecie, taka nieforemna, taka jakby, no nie wiem,
kaczka, przepraszam, znowu mi tutaj ktoś powie, że ja tutaj jakieś polityczne podteksty wplatam. Nie, nie, nie. Jakoś tak ten zapach kojarzy mi się kształtem z jakimś ptakiem, nie wiem. No niech to nie będzie ta kaczka, no nie wiem, łabędź, nie wiem. Taki obcięty ptak, ptak bez głowy. Tak mi się kojarzy ta butelka. Ona jest nie jest piękna, ale co mamy w środku? W tym zapachu mousse de rocha, moi drodzy, mamy banan. Piękny akord banana, kwiatu też bananowca. Mamy też owoce egzotyczne. Nie pamiętam w tej chwili, ale chyba mango albo tego typu owoce. Takie egzotyczne naprawdę i dużo piżma. I to jest zapach taki cielesny również, przejrzysty, przezroczysty, transparentny i zostawia nam na skórze takie cudowne, rozwibrowane akordy egzotycznych owoców i ten banan, który niektórym się nie kojarzy się dobrze, akord banana w perfumach, on w tym zapachu jest bardzo elegancki, bardzo nietypowy i nieoczywisty, także polecam. I to by było wszystko z tych zapachów, które polecam. Mam nadzieję, że coś sobie wybierzecie. To są naprawdę zapachy, które tutaj, przynajmniej w Anglii, ja mogę kupić za mniej niż 100 zł. Tylko wiem, że w Polsce perfumy są generalnie droższe niż w Anglii. W Anglii perfumy są zdecydowanie przynajmniej o 30-40% tańsze. Dlatego ja podaję te ceny. No ale ponieważ żyłam w Polsce, to 5 lat temu też monitorowałam te ceny, na przykład Yop, czy Burberry, czy Lalique. No więc myślę, że nadal te ceny będą oscylować w okolicach 100 zł. Łyczek kawy i teraz króciutko opowiem Wam o mojej diecie, która działa. Bo diety, które wcześniej wdrażałam, one... No ja oczywiście byłam niekonsekwentna, bo jestem łasuchem. Ale to też nie o to chodzi, bo ja próbowałam wielokrotnie różnych diet i byłam bardzo konsekwentna, ruszałam się bardzo dużo i prowadząc dietę przez na przykład 2 miesiące, kiedy wchodzę na wagę po 2 miesiącach i widzę, że nie ubyło mi nawet kilograma, to wiecie, to naprawdę można się załamać, no prawda, można się załamać, że coś tu jest nie tak. Jak byłam jeszcze w Polsce, to badałam hormony, takie podstawowe badania hormonalne i zawsze wychodziło, i tarczycę też badałam i prześwietlałam. I wtedy mi wychodziło, że wszystko jest okej, wszystko jest w normie. No dobrze, ale to w takim razie dlaczego ja nie chudnę? Mimo, że wiecie, od 14 roku życia zdrowo się odżywiam, nie jem mięsa, nie jem jajek, nie jem ryb i właściwie no, można się troszeczkę podłamać, kiedy widzimy, że inni, nie wiem, jedzą ciągle McDonalda, pizzę, ciastka, czekolady, Coca-Colę piją. Tutaj mam takie angielki młode, z którymi pracuję i one są na przykład bardzo szczupłe, tak? No to wiecie, można się troszeczkę załamać, że ja tutaj całe życie staram się jeść zdrowo, a jednak mam tą nadwagę. No i dieta, która mnie przekonała w tym sensie, że ma uzasadnienie medyczne, możecie sobie posłuchać, co na ten temat mówią bracia rodzeń, lekarze, wykwalifikowani lekarze, prowadzą kanał na YouTubie i oni właśnie mówią, że całe zło, zresztą nie tylko oni, generalnie już lekarze o tym mówią dosyć szeroko, całe zło w organizmie, wszystkie te cukrzyce, problemy z tarczycą, problemy zapalne w naszym organizmie, nadwaga, insulinooporność, to wszystko jest skutkiem właśnie jedzenia węglowodanów głównie. A jak wiemy, wszystko jest już dosładzane, i napoje, i chleb, i jogurty. Wszędzie możemy znaleźć cukier albo słodzik. Generalnie, aby schudnąć, no to warto jest wyeliminować prawie wyeliminować węglowodany, czyli jeść ich jak najmniej. W moim przypadku to jest zdrowy cukier do kawy 2 razy dziennie. To jest to, co jeszcze stosuję, 2 łyżeczki, tak? I na przykład mały banan albo troszeczkę soczewicy i jabłko. To są te ustępstwa. Ja nie powinnam tego jeść, bo to również jest uznawane za węglowodany. Czyli wszystko to, co zawiera cukier, powinno być wyeliminowane. A cukier zawierają również ryż, makaron, ziemniaki, soczewica. To jest oczywiście w cudzysłowie nazwane cukrem, bo to jest tak naprawdę skrobia. No ale jest to cukier, tak? W znaczeniu tutaj chemicznym to jest to cukier, więc jeżeli chcemy schudnąć szybko,
no to lekarze doradzają wyeliminować węglowodany całkowicie. No i jeżeli dodamy do tego, to jest ta dieta keto, czyli eliminujemy jak się tylko da węglowodany. Czyli prawie wszystkie owoce, bo można jeść w tej diecie właśnie jeżyny, maliny, truskawki, tylko te niskocukrowe owoce. Ja czasami pozwalam sobie zjeść banana. No i co? No i jeszcze, jeżeli dodamy do tego ten tak zwany post przerywany, czyli nie jemy 16 godzin, a jemy 8 godzin, czyli na przykład ostatni posiłek jemy o 20, to sobie liczymy od 20, ile to jest 16 godzin, no zwykle to jest 12 godzina następnego dnia, możemy zacząć jeść, tak? To nie jest żaden wielki problem chyba, prawda? Kończymy o 20 posiłek, a kolejny jemy o 12. Myślę, że to nie jest aż tak ogromne wyrzeczenie, a powoduje to, to jest ten tak zwany post przerywany, to powoduje, że organizm się oczyszcza. Nawet taka jedna noc, nawet ten jeden przedłużony post powoduje, że nasz organizm się oczyszcza i każda nasza komórka się oczyszcza, łącznie z mózgiem. Wiecie, to jest naprawdę niesamowite. Jeżeli tutaj mamy tą podbudowę tej wiedzy o fizjologii człowieka, to naprawdę to jest coś wspaniałego, co możemy zrobić dla siebie, nie jedząc. I najgorsze, co możemy robić, najgorsze my ludzie, cywilizacja, to jest właśnie przejadać się to raz, a dwa jeść cały czas. Nasze organy potrzebują odpoczynku, tak? No i dzięki tej diecie keto i dzięki temu postowi przerywanemu, w ogóle dzięki diecie keto można wyeliminować napady padaczkowe u dzieci. To już są badania naukowe, więc to nie są takie, wiecie, wymysły, żeby tutaj nie jeść i się, że tak powiem, nie wiem, niektórzy myślą, że to jest taki zamach na zdrowie. Nie, wręcz przeciwnie, to jest właśnie, to jest to, co możemy zrobić dla siebie, żeby żyć dłużej, żeby oczyszczać organizm. No i tutaj, tak jak powiedziałam, ta dieta keto powoduje zanik napadów padaczkowych u dzieci i młodzieży, więc to jest naprawdę coś wielkiego. Również dzięki tej diecie można wyeliminować cukrzycę albo ją zniwelować, tak? Można sobie pomóc, można też wyeliminować tą insulinooporność. Ja podejrzewam, że mogę mieć coś takiego jak insulinooporność, skoro, nie wiem, hormony niby w porządku, a ja nie chudnę na dietach różnych. No nie wiem, ja tutaj nie jestem lekarzem, natomiast ta dieta również właśnie pomaga na takie schorzenia jak cukrzyca, insulinooporność. Przy okazji również słucham innego lekarza i inny lekarz na YouTubie, nie pamiętam w tej chwili jego imienia, nazwiska, ale on przedstawia naukowe, wiecie, badania, gdzie mamy powiedziane, że co wspomaga odchudzanie? Ocet jabłkowy. Ocet jabłkowy pity przed posiłkiem, jedna łyżka, 3 razy dziennie, niektórzy piją tylko raz dziennie. Ocet jabłkowy, jest to udokumentowane, że jeżeli robimy to regularnie, to możemy schudnąć tam około 3 kg miesięcznie. No, nawet jeżeli nie zmieniamy diety, a używamy tylko octu, jeżeli nie zmieniamy jakoś tam, wiecie, radykalnie tej diety, a używamy octu tego jabłkowego, to również możemy schudnąć, chociaż troszeczkę. No i ostatnio też poczytałam, znaczy o tym wiedziałam wcześniej, że należy zażywać chrom, który powoduje, że nie mamy takiej ochoty na słodkie, chociaż ja tej ochoty tak naprawdę nie mam. U mnie problemem jest to, że ja właśnie lubię węglowodany, ja kocham makarony, kocham ziemniaki, kocham pieczywo, a nie mogę tego jeść. Ale chrom powoduje to, że nie mamy takiego wilczego głodu na słodkie. Oczywiście chrom ma również inne tutaj jeszcze działania. Ale ja nie jestem lekarzem, tylko mówię, co ja stosuję, jeżeli kogoś to interesuje. No i jeszcze też ostatnio przeczytałam o tym czymś, co nazywa się resveratrol, co występuje w 70 różnych roślinach. Między innymi najbardziej popularne to jest winogrono czerwone. Tam występuje ten resveratrol, jest to właśnie taki antyoksydant, czyli to coś powoduje, że to zwalcza wszelkie stany zapalne w organizmie, działa antynowotworowo, antymiażdżycowo, przeciwzapalnie, ale również, nie wiem, tutaj nie jestem lekarzem, nie potrafię tego, wiecie, dokładnie opisać, ale właśnie działa też na tą insulinooporność, czyli tak mówiąc łopatologicznie, jak tylko się da, to ten resveratrol w tabletkach powoduje, że
nie, no nie tyjemy po prostu, nie tyjemy, tak? Organizm przestaje odkładać tkankę tłuszczową z tego, co jemy. Ja tak to rozumiem, przepraszam, nie jestem lekarzem, ale dzielę się tym, co tutaj ostatnio robię. No i oby do grudnia, zamierzam prowadzić taką dietę do grudnia. Oczywiście, wiecie, na pewno zdarzy mi się jakieś ustępstwo niewykluczone, że raz na miesiąc zjem sobie kawałek ciasta albo zjem sobie bułeczkę, ale staram się tego nie robić, staram się być silna i powiem Wam, że skutkiem ubocznym tej diety jest to, że po prostu nie chce mi się spać, bo mam więcej energii i to jest problem naprawdę duży, bo kiedy jemy też dużo węglowodanów, wiecie jak to jest, to czasami czujemy się senni. Zwykle czujemy się senni i ja też tak miałam, bo kocham na przykład makaron, uwielbiam. I nie miałam problemu, żeby zasnąć, a ostatnio, kiedy tą dietę prowadzę, to mam więcej energii, mam o wiele więcej energii, nie chce mi się spać i miałam ostatnio problem, żeby zasnąć dwa razy. Po prostu byłam pełna energii. To jest niby plus, no ale w kontekście snu to jest minus. Będę musiała sobie z tym poradzić. Okej, kochani, nie chcę już Was zanudzać tymi sprawami diety. Trzymajcie kciuki. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.